pracy na żywych komórkach wyodrębnionych z organizmu macierzystego. Ja to przenosząc trochę na język teatralny, tak sobie gdzieś tam to dla siebie wyodrębniłem i tak to tłumaczę, że tymi żywymi komórkami są aktorzy, a jakby organizmem macierzystym jest teatr instytucjonalny, z którego staramy się uciekać i który to miał właśnie jakby ten cały projekt scena premiera ma na celu wyłanianie tych perełek aktorskich, tych aktorów, którzy są, którym chce się bardzo pracować, ale nierzadko w teatrze instytucjonalnym nie mają na to szansy z racji różnych ograniczeń, z racji takiego fabrycznego charakteru teatru, który się zinstytucjonalizował za sprawą szeregu różnych wydarzeń, tam wieku przedemerytalnego aktorów, związków zawodowych, etc., etc. Ja chciałem pracować i chcę pracować z aktorami, którzy chcą pracować, a nie chcą dotrwać do emerytury, czy po prostu traktują każdego reżysera, który przychodzi mi się. To zdarzyło w czasie mojej praktyki w teatrze instytucjonalnym, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, gdzie pracowałem.